to można minimalnie. Ona jest chyba na potrzeby. To może się zamienimy, macie się na tym miejscu. Dzień dobry, dobry wieczór, no bo w sumie już zważając na porę zza okna, to raczej dobry wieczór. Ja nazywam się Dominika Biegańska i mam przyjemność poprowadzić to spotkanie. Widuję się z tym Państwem w miarę regularnie. Karolina Maciej-Szaciło i kolejna dobry książka. Wieczór. Dobry wieczór. Ja się śmieję za każdym razem, że już nie liczę Waszych książek. My również nie. Oni też nie liczą i jak spotykamy się w radiu, to też za każdym razem ten wątek pada. Dzisiaj projekt Odporność, czyli książka, która po pierwsze ukazuje się w bardzo dobrym momencie, chociaż mogłaby się ukazać właściwie o każdej porze roku. Ale to jest jedno z najbardziej pożądanych słów ostatnich miesięcy, to z pewnością, więc nawet trafiacie. Nawet powiedziałabym dwóch lat ostatnich. Tak, to prawda, nawet dwóch lat ostatnich. I znowu właściwie dostajemy trochę waszą taką przygodę z ajurwedą, z którą jest wam bardzo po drodze na co dzień. I tutaj już od razu przejdę do sedna, bo co najstarsza nauka o zdrowiu mówi na temat odporności? Bo znalazłabym pewnie takie osoby, które powiedziałyby mi, no jak to co, kiszonki i suplementy. I dieta. To już jest, idziemy w dobrym kierunku. Tak, suple i kiszonki to są dwie rzeczy, które pierwsze przychodzą do głowy, kiedy mówimy o odporności. Najstarsza nauka o zdrowiu wychodzi, idzie o kilka kroków dalej, bo mówi, że nasze ciało i nasza dieta to nie jest jedyny element składowy naszej odporności. Mówi też o emocjach, o zarządzaniu stresem, o uregulowaniu rytmu dobowego, o którym zresztą mówi również nasza współczesna medycyna. I mówi przede wszystkim dokładnie to samo, co mówi dietetyka i współczesna medycyna, że odporność się buduje. To nie jest kwestia pach, supel, kurkuma albo kurkumina z pieprzem, do tego kiszonki jesienią i zimą i jesteśmy done, tylko jest to proces. Ten proces wymaga działania na kilku poziomach i dzisiaj możemy sobie o tych poziomach opowiedzieć. Trochę też jest tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że możemy wziąć jakieś zdrowe suple i będziemy później super zdrowi. Tak nam się wydaje. Ale też, super zdrowi. Tak, ale też trzeba zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy w stanie strawić te wszystkie zdrowe rzeczy, bo możemy odżywiać się, możemy na talerzu mieć najzdrowsze, ekologiczne, super i jeszcze do tego się suplementować, natomiast możemy nie być w stanie tego strawić, dlatego Ajurweda mówi o tym, że trawienie jest bardzo istotnym aspektem związanym z naszą odpornością. Tak, a mówiąc strawienie, mówi nie tylko i wyłącznie o trawieniu, o którym my myślimy najczęściej, czyli o trawieniu fizycznym, czyli to, w jaki sposób nasz organizm przyswłania składniki odżywcze, rozdrabnia pokarm, ale mówi również o trawieniu umysłowym i te dwa poziomy trawienia, zdaniem Ajurwedy, są ze sobą absolutnie połączone i zresztą dokładnie to samo mówi nasza psychodietetyka, czyli jeśli my nie jesteśmy w stanie odpowiednio zarządzać emocjami, jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio oswajać i obniżać poziomu stresu, jemy pod wpływem stresu, jemy pod wpływem tych wszystkich emocji, które najczęściej wypieramy, to nie jesteśmy w stanie prawidłowo strawić, czyli wchłonąć składników odżywczych, które są w pożywieniu. I żeby znaleźć potwierdzenie tego, co 5000 lat temu mówiła Ajurweda w naszej współczesnej medycynie, no to nasza współczesna medycyna mówi o tym, że stres zaburza trawienie na wszystkich jego etapach i ten proces zaburzania trawienia zaczyna się już w jamie ustnej, gdzie pokarm mieszany jest ze śliną zawierającą amylazę, enzym trawienny. Jak jesteśmy pod wpływem stresu, jemy szybko, nie gryziemy prawidłowo, więc jest to system naczyń powiązanych, więc to, co mamy na talerzu jest ważne, ale to, co mamy... Tak, no dobra, pozwól mężowi dojść. Nie, bo jak moja żona zaczyna coś mówić, to ja muszę podnieść palec, bo ona mówi i mówi i mówi. A ja tylko chciałem wtrącić. Proszę, to wtrąć. Często jest też tak, że my nie dostrzegamy, że jesteśmy zestresowani. To jest jeszcze gorsze niż, bo jeśli jesteśmy świadomi, ojej, jadę na ważne spotkanie albo na przykład dzisiaj, na dzisiejsze spotkanie i mogę być troszkę zestresowany, prawda, tym faktem, ale jeśli jestem świadomy tego, to mogę tym starać się zarządzać. A jeśli mówię, okej, wszystko jest w porządku i to wypieram i chowam gdzieś tam pod dywan, to wtedy jest jeszcze gorzej i wtedy przechodzimy do tak zwanego chronicznego stresu, który powoduje, że nasze wszystkie zasoby energetyczne są wykorzystywane, bo to jest troszkę tak, jakbyśmy cały czas byli na wojnie. Prawda? Jak jesteśmy na wojnie, no to jesteśmy cały czas
pod wpływem adrenaliny i kortyzolu i wtedy nasze wszystkie zasoby energetyczne są wykorzystywane. Skraca się nawet jakby pojemność naszych płuc, nie jesteśmy w stanie oddychać tak głęboko, bo jesteśmy zestresowani, tylko oddychamy, płytko. Ale ta opowieść w ogóle, kiedy czytałam, jak przytoczyliście ten fragment odnośnie do tego, że właśnie na przykład Maciek, ty tak masz na przykład przed wywiadem jakimś w telewizji czy coś, zjedzenie posiłku w takim momencie jest kompletnie bez sensu. Znaczy Ajurweda mówi o tym, że są dwa przypadki. Pierwszy przypadek, osoby, które się stresują, to odmawiają sobie jedzenia, dlatego że żołądek jest ściśnięty i nie jestem w stanie zjeść. Nie czują głodu. Nie czują głodu. Drugi typ osób to są takie osoby, które zajadają stres, czyli jak się pojawia jakiś bodziec tego typu, to wtedy mylą to z głodem i jedzą, i jedzą, i jedzą. Czyli na stres reagują w ten sposób, że są po prostu bardzo głodni. Ja bym powiedziała, że to jest trzeci wariant, czyli pod wpływem stresu albo innych niewygodnych emocji, które wypieramy, jak lęk, jak złość, mamy zahamowany ogień trawienny, nie jesteśmy głodni, ale umysłowo mówimy, no dobra, jest pora śniadania, trzeba zjeść. Czyli albo jedziemy na lotnisko, jest godzina 5 rano, zjem teraz, bo potem będę miał problem, ale nie jesteśmy głodni, co jest zdaniem najstarszej nauki o zdrowiu oznaką tego, że nie mamy tak zwanego odpowiednio działającego ognia trawiennego, czyli my tak czy inaczej nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby strawić posiłek, więc... Tak, generalnie. W Ajurwedzie są takie piękne maksymy, wiesz, jedz wtedy, kiedy jesteś głodna. No tak, są głodna, w książce. Prawda? Są. Ja bym też mógł przytoczyć wiele innych, ale nie wiem, czy to jest miejsce na... Lepiej nie mać. Ale pojawia się też takie zdanie, które mówi, że fajnie, żeby nasze ciało i nasz organizm, w ogóle to, co się w nim dzieje, działało trochę tak jak w zegarku, takim dobrze ustawionym zegarku. I tutaj wracamy do rytmów dobowych, a właściwie mówimy o rytmach dobowych i pamiętam, jak kiedyś byliśmy, nie pamiętam gdzie, ale na jakimś wywiadzie, jeden z prowadzących zapytał, no dobrze, to co robić, żeby mieć, wiesz, lepiej działający układ odpornościowy i żeby być szczęśliwszym i przeciwdziałać tym jesiennym spadkom nastroju i tak dalej. No i my powiedzieliśmy, wiesz, że pierwsza rzecz, uregulować rytm dobowy, czyli chodzić spać o określonej porze i wstawać o określonej porze, po czym pojawił się pewien wyraz, którego tutaj nie przytoczę i mówi, nie, to niemożliwe, możemy przejść do czegoś innego, nie możemy czegoś zjeść. Więc te rytmy dobowe są zdaniem najstarszej nauki o zdrowiu, ale naszej medycyny dokładnie tak samo, niezwykle ważne. I nasza medycyna mówi, że rytmy dobowe wpływają przede wszystkim, rozregulowany rytm dobowy wpływa na naszą mikrobiotę jelitową. A nasz, jak wiemy, 70-80% odporności znajduje się w układzie pokarmowym i w jelitach, więc jeśli zaburzymy naszą naturalną florę fizjologiczną jelit, no to nie możemy mówić o odporności, o tym, że jesteśmy zdrowi, więc niezwykle ważne jest to, o której kładziemy się spać, wstajemy, ale rytm dobowy regulują też inne rzeczy, między innymi godziny jedzenia posiłków. Dobrze, bo mówimy rytm dobowy, to teraz... Gdybyśmy chcieli sobie stworzyć taki idealny schemat tego, jak chcielibyśmy działać, co na ten temat mówi Ajurweda? O matko, naprawdę chcemy idealny tworzyć? Tak. Słuchajcie, ale to jest taki schemat, do którego my generalnie jesteśmy wielkimi fanami Ajurwedy, dlatego że jej podstawowe założenie brzmi do it if it works for you. Czyli rób to, jeśli to dobrze na ciebie działa. Czyli my nie jesteśmy niewolnikami tego systemu, tylko wybieramy z tego systemu, podobnie jak z innych systemów, to wszystko, co dobrze na nas działa, co poprawia nasze zdrowie, co poprawia nasze samopoczucie. Więc idealnie wiosną i latem wstajemy przed godziną 6, kładziemy się spać przed godziną 22. Jesienią i zimą podobnie, czyli kładziemy się spać przed 22, wstajemy przed godziną 7, bo robi się później. Ten cykl ciemności światła określa też godziny, kiedy powinniśmy się kłaść, spać i wstawać, ale określa też godziny, kiedy ten wspomniany wcześniej ogień trawienny, czyli agni w Ajurwedzie, jest najwyższy i najniższy, czyli te godziny, kiedy powinniśmy jeść, a kiedy powinniśmy się już wyciszać, kiedy powinniśmy się wypróżniać i tak dalej. Więc to wszystko jest jakby, każda pora dnia jest podzielona na określenie. Nie będziemy tu dokładnie już wchodzić w nomenklaturę, natomiast jeśli chodzi o posiłki, to idealnie śniadanie 7-9, obiad 12-14, kolacja do godziny 18-19, 3 godziny przed tym, nim położymy się spać. I najważniejszym posiłkiem dnia, wbrew temu, co trochę mówi nasza współczesna dietetyka, jest obiad, dlatego że słońce jest najwyżej i wtedy mamy najwyższy ogień trawienny i jesteśmy w stanie strawić najcięższy posiłek i skorzystać z niego energetycznie.
No i teraz tutaj ktoś, kto na przykład chodzi spać o 2-3 w nocy, pomyśli, że jest to totalne szaleństwo, ale dopóki nie spróbuje, to się nie przekona. Wiesz co, ostatnio miałam, Maciuś, chcesz coś powiedzieć, bo nie chcę cię zagadać, wiesz, więc... No, ale już to zrobiłaś. Klasyk. Odpuszczam. Nie wiem, co chcesz powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że trwa o odporności i jedna z pań właśnie, która mieszka z Portugalii, zadała to pytanie, że w ogóle ten model portugalski, że tam się w nocy, kolacja wieczorem i tak dalej. Ja mówię, wszystko super, tylko jakie są oznaki tego późno zjedzonego posiłku? Pierwszą z oznak jest to, że rano na przykład, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, nie wiem, czy doświadczyliście Państwo, to nie będzie eleganckie, ale zaczyna nam spływać śluz do gardła. Budzimy się i przełykamy i czujemy po prostu, że tego śluzu jest coraz więcej i więcej. I to, zdaniem Ajurwedy, jest między innymi oznaka tego, że ten pokarm, który został wieczorem zjedzony, nie jest prawidłowo strawiony. Nie no, dokończ, ja tak cię pukam, ale jak żeby... chcesz coś powiedzieć, to mów, słuchaj, bo ja mówię. Żebyś wiedziała, że on będzie chciał coś powiedzieć. Dodam jeszcze, że język jest obłożony na biało, taka warstwa takiego białego nalotu jest na języku i to oznacza, że nie strawiliśmy tego pokarmu, on zamienił się w toksyny, ale może jeszcze parę słów bym powiedział na temat klimatu, bo to jest ważny aspekt. W Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii, w Grecji jest bardzo ciepło i my jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Ludzie są w stanie tam, mieszkańcy tych rejonów są w stanie pozwolić sobie na to, żeby jeść późno, bo oni są w stanie tak czy inaczej strawić ten pokarm, a u nas, szczególnie w zimę czy na jesieni, jest mokro i wilgotno i taka temperatura powoduje, nie macham tak łapką do ciebie, tylko mucha latała. Powoduje, zastanawiałam się, czy do mnie jest jakiś znak z tą łapką. Powoduje, że nie trawimy dobrze tego pokarmu i to wszystko zamienia się w coraz większą ilość wilgoci, tak się mówi w lekarz medycyny ajurwedyjskiej albo chińskiej by powiedział, że jest zbyt dużo wilgoci w twoim ciele. Czyli jest coraz więcej śluzu, który też oczywiście w odpowiednich ilościach jest nam potrzebny. Ten śluz jest najlepszą pożywką dla patogennych bakterii i wirusów, no i stąd już prosta droga do... Więc ja bym powiedziała tak, jeśli z nami jest wszystko super, nie ma żadnego, trawimy fantastycznie, żyje nam się perfekcyjnie szczęśliwie, nie ma wahań nastroju, jesteśmy świadomi swoich emocji, no prawie oświeceni, to możemy kłaść się spać o 2-3 w nocy i wstawać. Natomiast kiedy zaczynają się problemy ze zdrowiem, kiedy z jednej choroby wpadamy w kolejną i w kolejną i w kolejną, a naprawdę znam sporo osób, które w okresie jesienno-zimowym tak funkcjonują. Choroba od czasu do czasu może być też błogosławieństwem oczywiście, które trenuje nasz układ odpornościowy. No to wtedy warto sobie zadać pytanie, co mogę zmienić, żeby czuć się lepiej i żeby rzeczywiście ten układ odpornościowy działał trochę inaczej. Maciej, ja za chwilę dam ci tak się rozgadać, bo ja widzę, że ty masz ewidentną potrzebę, żeby tak się stało. Nie. Ja tak patrzę z przerażeniem na ilość karteczek. Patrzysz na moje karteczki. Zaraz zadasz mi jakieś dokładne pytania, ja nie będę pamiętał, co tam... Nie, po prostu przygotowałam się sumiennie do tego spotkania i przyznam szczerze też, chciałabym, żebyśmy ruszyli temat emocji, bo właśnie to jest coś, co jest dużym powodem tego, jak funkcjonuje nasze ciało, a my bardzo często zamiatamy to pod dywan. Jest nam smutno, jest nam źle, nie wiem. Ale tutaj kompletnie nie łączymy tego z naszą odpornością, a to ma ogromny wpływ na to, jak działamy. Tak ciężko mówić, Ajurweda mówi, że Ajurweda i tak dalej, ale ciężko znaleźć jakiś inny zwrot, więc powiem, że Ajurweda mówi. O tym, że są dwa rodzaje trawienia, chyba już o tym wspominałaś, natomiast te dwa rodzaje trawienia są bardzo istotne, bo są ze sobą powiązane. W związku z tym, jeśli na poziomie emocjonalnym w ciągu dnia dzieje się dużo rzeczy, które wypieramy, to wtedy nie jesteśmy w stanie strawić. Ani nie jesteśmy w stanie strawić tego na poziomie mentalnym, tych wszystkich wrażeń w umyśle, ani na poziomie fizycznym, czyli tego pokarmu, który tam dostaje się do żołądka. Tak, ale tutaj możemy też trochę jeszcze bardziej poszperać, bo w książce tutaj mamy taką bardzo fajną ramkę, którą między innymi dr Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny, sprawdzała, doktor nauk o zdrowiu i ta ramka mówi o tym, jak dbać o florę jelitową. Jeden z punktów mówi nie przejadać się. Co się dzieje, jak my wypieramy emocje? Bardzo często.
pojawia się zjawisko tak zwanego głodu emocjonalnego i tu już nie musimy się powoływać na najstarszą naukę o zdrowiu, możemy powiedzieć o naszej psychodietetyce i o naszej współczesnej medycynie. Myślę, że zjawisko głodu emocjonalnego wielu osobom jest dość znane. Ten głód emocjonalny najczęściej pojawia się w momentach, kiedy te emocje odpuszczają. My funkcjonujemy w pracy, wypieramy. Wracamy do domu, przestajemy wypierać, ale nie do końca mamy się ochotę skonfrontować i zarządzać tym, co się pojawiło, więc w zamian tego pojawia się to zjawisko głodu, który próbujemy zajeść. No i tu stąd już prosta droga do tego, że najgorszy model, który zresztą i nasza dietetyka o nim mówi, i ajurweda, kolacja powinna być tym najlżejszym posiłkiem, bo nasz układ pokarmowy zaczyna się wyciszać, przygotowuje się do tego, że będziemy szli spać, a najczęściej w tym modelu współczesnego człowieka, co niestety bardzo często wynika z tego, jak działa system i jak wygląda praca w korporacji, jak wygląda w ogóle dzisiejszy system naszego funkcjonowania, polega tak, że śniadanie jest jakieś na szybko, w pracy jest coś na szybko, lunch pracy, wracamy, jesteśmy głodni i siadamy do tego największego posiłku, który jeszcze potem dopychamy tym głodem emocjonalnym, słodyczami i innymi rzeczami. No więc to jest... To dla naszego trawienia, dla naszej flory jelitowej, dla naszego wchłaniania, no to jest najgorsza rzecz, jaką możemy sobie zrobić. Ajurweda też, Maciek wspomniał o tym, mówi o tym, że pod wpływem problemów trawiennych powstają w organizmie tak zwane AMA, czyli toksyny trawienne, ale nasza współczesna dietetyka mówi bardzo podobnie, bo mówi, że niestrawione resztki pokarmowe trafiają do krwioobiegu i stają się przyczyną nietolerancji, alergii pokarmowych, a tam im dalej w las, tym jeszcze gorzej, więc... Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, że możemy sobie zadać pytanie, czym jest zarządzanie emocjami. No bo tak pięknie brzmi, prawda, na papierze, albo zarządzaj emocjami. I tutaj można powiedzieć, że emocje dzielą się na wysokoenergetyczne i niskoenergetyczne. I teraz te wysokoenergetyczne będą podnosiły nam poziom energii. To jest też zresztą zgodne z tym, co znany bardzo psychiatra Hawkins twierdził na temat, stworzył tak zwaną skalę świadomości od 0 do 1000 i opisał wszystkie emocje, wyskalował je na tej skali. Także możemy, jeśli jest... Przepraszam, zgodnie z zasadą, że nie ma dobrych i złych, tylko są te wysokoenergetyczne i te niżej energetyczne, ale te przyjemne i mniej przyjemne. Ta teoria od razu powoduje, że jesteśmy na tej skali i wiemy, że będziemy mieli wysoki poziom energii, jak będziemy szczęśliwi, co jest też zresztą tak naocznie można powiedzieć, że zgodne z prawdą. Więc zarządzanie emocjami to jest przepracowanie tych niskoenergetycznych emocji, tak żeby sobie je najpierw uświadamiać, a później z nimi, że tak powiem, się oswobodzić z nich, bo jeśli sobie uświadomimy, to one się później jakby rozpuszczają, czyli na przykład sama świadomość tego, że jestem zły albo smutny, powoduje, że to za jakiś czas mija. Jeśli to będę wypierał, to będzie się odkładać w moim ciele i będzie powodowało właśnie obniżenie poziomu energii. Tak, to jest jakby są dwie, tutaj powołujemy się oczywiście na specjalistów, bo sami jesteśmy osobami, które korzystają ze wsparcia specjalistów i o tym dokładnie też pisze Alexander Lowen w wielu swoich książkach, że praca z emocją polega na tym, jedna droga jest taka, nie ma, jakie emocje. I am fine. How are you? Za każdym razem. Great. I zawsze jest great, więc a to nie great, idzie pod dywan i rośnie. I zaburza działanie tej wielopoziomowej struktury, którą jesteśmy z poziomu podświadomości. Wpływa na nasze trawienie, na funkcjonowanie naszych organów wewnętrznych, na wszystko, na naszą tarczycę, na choroby autoimmunologiczne i tak dalej. A drugi model stawania się emocją, czyli jest złość, no nie muszę mówić, co to znaczy stać się złością i popłynąć ze złością. Dzieje się, a trzeci model jest taki. O, jestem zły. Ta złość wzięła się z tego. I w tym procesie uświadamiania sobie i obserwowania tej złości, ta złość się uwalnia i to jest zarządzanie emocjami. Czy to jest proste? Nie jest. Ale czy życie w jednej z tych dwóch wariantów jest proste, skrajnych? Również nie jest. Więc myślę, że im dalej w las, tym łatwiej i przyjemniej się zarządza emocjami. W psychologii jest taki przykład bardzo naoczny. Ale wiesz, Dominice teraz powiedzieć. Nie, ja teraz muszę mu pozwolić dokończyć, proszę. Nie, ja tylko dokończę, że jesteśmy troszeczkę, jeśli nie potrafimy zarządzać tymi emocjami, to jesteśmy troszeczkę jak ten taki
jak to się nazywa, taki rezerwuar do napojów, nie wiem, czy taki ja dobrze... Automat, dystrybutor. Mhm. Wciskamy przyciski, wyskakuje Fanta, albo wciskamy przycisk. Wciskamy przycisk złości, jest automatycznie reakcja na złość. Wciskamy przycisk taki, tylko my bardzo często nie jesteśmy świadomi tych swoich przycisków, więc to, co nam daje zarządzanie emocjami, to pomaga nam uświadomić sobie, gdzie mamy przyciski, żeby następnym razem, jak ktoś wciśnie, nie wypadła ta Fanta ani Coca-Cola, tylko zadziała się świadoma reakcja. Znaczy wiecie, ja jeszcze w ogóle zwróciłam też uwagę na coś takiego, że ludzie nie pozwalają sobie na płacz. Bardzo często tłumią to. Przede wszystkim chłopaki nie płaczą. Niektórzy płaczą, tylko że czy to świadczy o świadomości? Płacz jako działanie, no ma działanie oczyszczające. Tak, ale chodzi mi bardziej o program społeczny, o taki, że nie wypada płakać, albo chłopaki nie płaczą, albo płacz to wstyd i tak dalej, i tak dalej. To są pewne, najłatwiej powiedzieć, program społeczny, czyli coś, co jest zbudowane w zbiorowej świadomości i powoduje, że my po prostu czegoś nie robimy, bo to nie wypada, albo wstyd, albo jest złe. W książce się powołujemy znowu na Aleksandra Luena. On pięknie pisze chyba w Depresji i w ciele, że ten płacz to jest taka niesamowicie oczyszczająca siła. Oczywiście też nie ma co w skrajności, bo są takie osoby, które płaczą cały czas i nieważne, co się nie dzieje, to od razu płaczą. Oczyszczają się nawet za bardzo. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy my znowu pojawia się ten impuls, kiedy już prawie łzy napływają do oczu, a my go tam spychamy i nie pozwalamy sobie na to, żeby się oczyścić, żeby te emocje miały szansę się uwolnić, bo to jest szansa na to, żeby te emocje, które gdzieś tam w nas są pozbijane, się uwolniły. Więc tak, no to jest jedna z tych, to też jest zarządzanie emocjami. To jest jeden ze sposobów. Można je wykrzyczeć, można je wypłakać, można z nimi zrobić dużo różnych rzeczy. Natomiast płacz jest niewątpliwie jedną z tych pięknych prezentów, które dała nam Matka Natura, z którego często nie korzystamy, chociaż coraz częściej się to dzieje. Ja widzę na warsztatach, my robimy takie warsztaty, na których łączymy dużo rzeczy, o których mówi Ajurweda, czyli jest joga i relaksacja, i jest oddech, i jest medytacji trochę, są wykłady, jest jedzenie, są warsztaty kulinarne. I szczególnie w trakcie praktyki technik oddechowych, medytacji, bardzo często zdarza się, że widzę, kiedy ten płacz już się pojawia prawie i ktoś go tam. I wtedy zawsze mówię na koniec, że kochani, to jest ten moment, kiedy my sobie możemy na to pozwolić, bo potem jest wiele takich sytuacji w życiu, kiedy siedzimy nagle przed szefem, ktoś wciska jakiś przycisk i zaczyna nam się chcieć płakać, albo jesteśmy w szkole z dzieckiem i zaczyna nam się chcieć płakać, więc też umiejętność pozwolenia sobie na ten płacz w takich momentach, kiedy jesteśmy z bliskimi, kiedy jesteśmy w domu albo na jakichś warsztatach, to jest też coś ważnego i fajnego. Trzeba sobie na to pozwalać. Maciej, bo ja tak bardzo chcę, żebyś ty coś powiedział i tak tutaj specjalnie... Przecież cały czas dogaduję tutaj. Wiem, ale wiem, że tutaj w tym temacie też poczujesz się uwolniony jeszcze bardziej. Przemek Wardeń, który pojawia się w tej książce i w poprzednich również, no bo jest już znanym współpracownikiem, że tak powiem. To też jest ważna rzecz, bo jednak mam wrażenie, że ludzie tego szukają. 70-80% odporności znajduje się w jelitach, tak? To potwierdzamy. Potwierdzamy. No i właśnie wszyscy zastanawiają się wtedy, no dobrze, ale to w takim razie na jakie produkty ja mam postawić? Co takiego wesprze to moje działanie? Bo to nie chodzi o wielką rewolucję w moim organizmie, tylko o to, żebym postawiła na coś, co zacznie mnie kierować ku tej dobrej drodze. Znowu bardzo lubię takie naoczne przykłady podawać. Od trzech lat, tak mi się wydaje, mieszkamy w domu i jestem wielkim fanem kompostowania. Wiesz, słyszałam. Te wszystkie odpadki organiczne wrzucam tam i zauważyłem, że jeśli jest zbyt dużo tych odpadków organicznych, a zbyt mało takich rzeczy, które powodują, że ta masa jest jakby spulchniona, to zachodzą tam gnilne reakcje. I dokładnie to samo się dzieje w naszych jelitach. Jeśli chcemy mieć odpowiednią florę bakteryjną, to powinniśmy zadbać o błonnik. Błonnik powoduje, że ten kompost, który się tam tworzy, on jest jakby odpowiednio napowietrzony, więc te bakterie mogą swobodnie, te dobre bakterie mogą swobodnie tam funkcjonować i nie zachodzą reakcje gnilne. Jeśli jemy zbyt dużo wysoko przetworzonych produktów, które nie są oczyszczonych często właśnie z tego błonnika, zbyt dużo białka skoncentrowanego, białka zwierzęcego, to wtedy zachodzą te reakcje gnilne. A nam chodzi o to, żeby te bakterie, te probiotyczne, one się mogły w
funkcjonować, one bardzo lubią błonnik. Błonnik rozpuszczalny i błonnik nierozpuszczalny. Błonnik rozpuszczalny występuje w wielu produktach, na przykład pektyna to jest jeden z, czyli jabłka zawierają tego bardzo dużo. Tutaj mamy również oczywiście błonnik nierozpuszczalny, który jest zawarty we wszystkich zbożach. Generalnie warzywa, owoce, rośliny strączkowe, orzechy, zboża, siemię lniane. Tak. To wszystko zawiera dużo błonnika i to powinno być podstawą naszej diety. No i dobre pieczywo, a nie pieczywo, które... No i pieczywo na zakwasie oczywiście, bez drożdży, dlatego że drożdże hamują jakby odpowiednie zakwaszenie pieczywa, czyli nawet mały dodatek drożdży do zakwasu powoduje, że to już nie jest zakwas. Zakwas pomaga również rozłożyć gluten na łatwo przyswajalne aminokwasy. Kiedyś powiedzieliśmy to w telewizji i potem pojawiło się pytanie, czy jak się ma celiakię, to można jeść pszenicę. Nie, to również jakby jedno drugiego nie implikuje. Natomiast zobaczcie, kiedyś pieczywo było tylko i wyłącznie na zakwasie. To jakby drożdże to jest wynalazek, który pojawił się stosunkowo niedawno. Czy to jasne pieczywo, czy ciemne? Ja nie mówię tylko i wyłącznie o chlebie żytnim, takim razowym, ale nawet pszenne bagietki były wykonywane na zakwasie. Do dzisiaj można dostać, ale tylko w wybranych piekarniach, które raczej takie pieczywo jest dużo droższe. Plus pszenica nie była zmodyfikowana genetycznie, ale tu wchodzimy już w zupełnie inną. Natomiast jeśli mówimy o jeszcze trawieniu i mikrobiocie jelitowej, to na pewno kiszonki i wszystkie produkty fermentowane. My tutaj w książce mamy mnóstwo przepisów na kiszonki, ale też piszemy o takich napojach probiotycznych, jak kombucha na przykład. Teraz jest bardzo znana jest. I modna. Można ją robić samemu i rzeczywiście jest świetnym napojem, który również ma swoje wskazania i przeciwwskazania, bo można z nią trochę przeholować, szczególnie na samym początku. Wszelkiego rodzaju kefiry. Tak, pozdrawiamy naszych sąsiadów, oni właśnie robią 4 litry. Tak, my zrobiliśmy sobie kombuczową ulicę. 4 litry kombuczy na rodzinę 3-4-osobową w przeciągu 3 dni, to trochę dużo. Natomiast tutaj jeszcze znowu zdrowienia. Ogólnie najstarsza nauka o zdrowiu mówi o tym, że każda choroba bierze swój początek właśnie w niestrawności, czy to tej fizycznej, czy mentalnej. Ważna jest dieta, która my takie jedzenie, którym będziemy w stanie strawić, bo jak mówimy we współczesnym, współczesny człowiek jak słyszy, że jedzenie ma być lekko strawne, to co myśli? Na parze, niesmacznie, bez przypraw. Absolutnie to nie jest to, co Ajurweda mówi na temat jedzenia, które jest łatwo przyswajalne i lekko strawne. To przede wszystkim ma być, szczególnie w tych okresach jesienno-zimowych, jedzenie ciepłe. Jeśli mamy duże problemy z odpornością, to nawet w takich momentach, kiedy ta temperatura mocno spada, 3 ciepłe posiłki dzienne, oczywiście z dodatkiem kiszonek zielonolistnych, ale jednak trzon tego powinien być ciepły, to powinno być jedzenie odpowiednio przyprawione. I tutaj wchodzimy w ogóle w kolejny fantastyczny segment tego, co Ajurweda na temat trawienia mówi, czyli wszystkie wspaniałe przyprawy, od imbiru, przez cynamon, kurkumę, rozmaryn, czosnek, cebulę i tak dalej, czego byśmy nie wymieniali, wszystko, co będzie nas delikatnie rozgrzewało, będzie poprawiało również nasze trawienie. Czy coś jeszcze, Maciuś, ominęłam, jeśli chodzi o... No tutaj moglibyśmy wchodzić szczegółowo w to, co przyprawy robią, bo na przykład kardamon pomaga strawić śluz. To jest bardzo ważne, szczególnie w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy jest dużo wilgoci, kiedy właśnie czujemy, że mamy zatkany nos albo spływa nam tam w gardle ta wydzielina. I kardamon jest taką przyprawą, zresztą bardzo fajną, nawet można używać do gotowania potraw wytrawnych kardamon, szczególnie w kuchni indyjskiej się wykorzystuje. Tak samo cynamon. Cynamon uwielbiają dzieci i uważam, że też jest świetną jesienną przyprawą i też pomaga poprawić naszą cyrkulację. Tu mamy szereg przypraw takich śródziemnomorskich, takich jak majeranek, oregano, czomber, możemy używać pieprz ziołowy, możemy używać wspaniały kmin rzymski, który jest znany nam poprzez to, że w większości budek albo kminek z arabskim jedzeniem jest tak, ale kmin rzymski jest bardzo zrównoważoną przyprawą i nawet sama jego nazwa w sanskrycie brzmi dżiraka, czyli ten, który trawi. Także to jest przyprawa, która niesamowicie poprawia trawienie, jednocześnie nie zaburzając naszej równowagi.
Do tego masło sklarowane, świetny tłuszcz, który ma bardzo podobną strukturę do zdaniem ajurwedy, dlatego że szczególnie masło sklarowane, które trochę postoi, zawiera dużą ilość kwasu masłowego, a kwas masłowy regeneruje jelita i te kosmki, mikrokosmki jelitowe, które powodują, że jesteśmy w stanie przyswoić różnego rodzaju substancje odżywcze. Natomiast tutaj od razu trzeba zaznaczyć didaskalia, ja dodam, że masło sklarowane, dobrej jakości masło sklarowane, czyli takie masło, które jest z masła przede wszystkim i najlepiej, jeśli robimy samemu z masła, które ma rzeczywiście śmietankę pasteryzowaną tylko w składzie, albo kupujemy dobre jakościowe, ekologiczne, takie gotowe produkty, które są na sklepowych półkach, to niestety najczęściej nie jest to masło sklarowane, o które nam chodzi. Zdaniem współczesnej dietetyki nie do końca tak jest, więc my mówimy bardziej o punkcie widzenia ajurwedy, ale również fantastyczne są oleje zimnotłoczone, które zawierają kwas omega-3, one działają przeciwzapalnie. To też taka interesująca informacja z punktu widzenia odporności. Oni zawsze mają to do siebie, że wyprzedzają każde moje kolejne pytanie. Tak, jak Państwo zajrzą do książki, zresztą książka jest do kupienia tutaj w Big Book. Będą podpisywać książki, gdyby ktoś na końcu miał ochotę. Informacja odnośnie do tego, że masło klarowane najlepiej zrobić samemu w domu, pojawia się tam w tych przepisach co kolejny, który to zawiera. Przechodzimy właśnie. Temat, jeżeli chodzi o oleje. Bo to też jest, przyznam, dla mnie taka trochę czarna magia, dlatego że nigdy sama z tego nie korzystałam. Płukanie ust olejami, ale pojawia się także masaż całego ciała z użyciem różnorakich olejów. Najlepiej połączyć jedno z drugim. No dlaczego? Dobrze, to dlatego, teraz rozwiń. Bierzemy prysznic, prawda, myjemy zęby i teraz po prysznicu możemy płukać usta olejem, ale jednocześnie wykorzystać też ten olej, tylko ja mówię tutaj o oleju sezamowym. Nie ten z ust. Nie ten z ust, tylko inny. Dlaczego tą czynność należy połączyć ze sobą? Tak zwany automasaż. Brzmi dziwnie, ale zaraz dojdziemy do tego, o co chodzi. Jak relaksujący. Jeśli płuczemy usta olejem, to tam bardzo duża ilość krwi przepływa, szczególnie pod językiem. I teraz stosujemy tak jakby ssąc ten olej, tak, robiąc coś takiego, wytwarzamy podciśnienie. To podciśnienie wyciąga toksyny z naszej krwi, z naszego krwioobiegu. Tam bardzo duża ilość krwi przepływa w krótkim czasie. Jeśli jeszcze jednocześnie będziemy się w tym samym czasie masować, to uwalniamy toksyny, które są w naszym całym ciele. Dlatego najlepiej te dwie czynności połączyć i rano zrobić sobie krótki masaż, który może być zabiegiem, tak jak normalnie stosujemy balsamy, to odkładamy balsamy, bo one są najczęściej, nie mówię, że zawsze, ale najczęściej zawierają różne dodatki, których nie możemy spożyć. Ajurweda mówi, że najlepiej używać w celach kosmetycznych substancji, które można spożyć. No bo, czyli na przykład olej sezamowy. O to chciałam zapytać, po jaki olej mam sięgać? Szczególnie teraz olej sezamowy, ze względu na to, że on ma właściwości rozgrzewające i takie stabilizujące, tego nam potrzeba. Bardzo długo ci nie przerywam, ale olej sezamowy, tutaj od razu również ważna informacja, nie taki z prażonych ziaren sezamu, bo potem będziemy pachnieć jak danie kuchni azjatyckiej. Moja teściowa raz właśnie... Tylko z nieprażonych pestek sezamu, tłoczone na zimno. Takim z budki, takim z prażonych ziaren i ten. I mój później tata tak chciał się rozwodzić. Dzwonił teść i mówi, co wy jej nagadaliście, przecież ona śmierdzi jak budka taka. Azjatycka, więc nie z nieprażonych ziaren sezamu, ale można też, to znowu, no, oleje dobiera się trochę pod kątem tego, co w nas, jak wszystko w ajurwedzie, i dieta dobiera się indywidualnie do naszych potrzeb i oleje dobiera się indywidualnie, natomiast najbardziej uniwersalnie można powiedzieć, że jesień, zima i płukanie ust to ten zimnotłoczony olej sezamowy, jak jesteśmy takim typem bardzo rozgrzanym, zimnotłuczony olej słonecznikowy. Olej kokosowy stosujemy wtedy, kiedy on się roztapia. Kiedy się roztapia? W lecie, prawda? On naturalnie robi się płynny wtedy, kiedy jest ciepło na zewnątrz. I tutaj on ma takie właściwości, które równoważą gorącą i wilgotną pogodę. Także jest dobry wtedy, tylko i wyłącznie wtedy. To jest genialne, bo zobaczcie, gdzie rosną kokosy. W miejscach, gdzie jest gorąco i wilgotno, więc one naturalnie, matka natura jest genialna, przystosowała je do tego, żeby równoważyły organizmy osób, które żyją w tych warunkach klimatycznych,
tudzież podróżują do tych warunków klimatycznych. Jeśli my sobie w grudniu zaaplikujemy olej, który ma właściwości silnie ochładzające, bo kokos jest jednym z najbardziej ochładzających produktów. Niektóre źródła podają, że też również wysuszające. Delikatnie osuszające. Niektóre, że jest nawilżające, inne, że jest delikatnie osuszające, ale trzymajmy się ochładzania. To na pewno nie będziemy zmierzać ku równowadze, więc ten zimno tłoczony olej sezamowy, ewentualnie słonecznikowy, jak jest nam cieplej, będzie super. I powiem wam, że to olejowanie, zobaczcie, skóra jest olbrzymią powierzchnią chłonną. Rzeczy, które nakładamy na skórę, nie ulegają detoksyfikacji w wątrobie, tylko trafiają automatycznie do krwiobiegu. Jak my sobie tam tą tablicę Mendelejewa codziennie i jeszcze w twarz, no to jakby można sobie łatwo wyobrazić, jaką ilość różnych substancji toksycznych aplikujemy sobie codziennie, szczególnie kobiety. Tylko tutaj skończę ten, tak oczywiście już ci daję dojść do głosu. Szczególnie kobiety nakładając makijaż i to jest w ogóle już takie teorie, zresztą też przez naukowców niektórych potwierdzane, że być może jednym z powodów, dla których kobiety tak często chorują na Hashimoto i na problemy z tarczycą, to również jest ilość kosmetyków z tą tablicą Mendelejewa całą, których używamy, więc tutaj warto się zastanowić, czy ta Ayurveda może rzeczywiście gdzieś tam wypośrodkować i tam, ja też tuszu do rzęs używam, oczywiście czasami fluidu, rzadko, ale zdarza mi się, natomiast przynajmniej to olejowanie skóry twarzy i ciała jest super. Olejowanie jeszcze ma jedną zaletę, szczególnie kiedy jest zimno i kiedy wieje silny wiatr, to olej zabezpiecza nasz cały organizm, szczególnie osoby, które są takie, mają tendencję do tego, że marzną. Wychodzimy na zewnątrz i czujemy, jak się trzęsiemy. Jak się posmarujemy olejem sezamowym rano po prysznicu, to nie ma takiego odczucia. To zimno tak jakby nie wchodzi. Często nasze babcie mówiły, zakryj się, bo ci mróz czy tam wiatr wejdzie w kości. I trochę lekarz ajurwedyjski twierdzi podobnie, że to zimno może nam wejść do kości i w związku z tym będziemy później chorować. I warto wtedy zabezpieczać, dawać ten film w postaci oleju sezamowego właśnie w tą zimną, burą, brzydką pogodę. Ale nie kokosowego, sezamowego. I ważne jest to, że jednak stawiamy na to o poranku. Wieczorem można zrobić sobie relaksujący masaż, ale to jest szereg później problemów, bo trzeba znowu wziąć prysznic, dlatego że ubrudzimy łóżko, a tutaj można jakby nałożyć cienką warstwę po prysznicu porannym, ona się szybko bardzo wchłonie i możemy się ubrać. Ja na przykład wczoraj dostałam, wiecie, burę od mojego męża, mówi: Karola, czy ty sobie olejujesz stopy przed pójściem spać wieczorem? A olejujesz stopy. Zobacz, jak wygląda nasze prześcieradło. I rzeczywiście, słuchajcie, zaolejowane stopy zostawiają przykry film na prześcieradle, więc jest na to sposób, można je zaolejować, ubrać skarpetki i wtedy położyć się spać. Wtedy ten olej sobie spokojnie wsiąknie, a my nie ubrudzimy pościeli. I to olejowanie stóp ma jeszcze jedną fantastyczną cechę, spełnia jeszcze jedną funkcję. Poza tym prześcieradłem, tak? Poza tym prześcieradłem. Pomaga zdaniem lekarzy ajurwedyjskich ściągnąć świadomość z głowy, która bardzo często wieczorem jest mnóstwo takich osób, które przed zaśnięciem zaczynają mieć takie kołowrotki. No dobra, tu pójdę, tu zrobię tam. Przerabianie tematów. Czytanie książki, orientowanie się na 50. stronie, że zupełnie nie wiemy, o czym czytamy. To olejowanie pomaga ściągnąć tę świadomość z głowy w dół i zwiększa tak zwaną apanę, czyli tą energię, która płynie w dół i pomaga nam zasnąć. Powiedzieliśmy o tych produktach, które mają wspierać i budować naszą odporność. No jeszcze nie o wszystkich. Nie o wszystkich, ale to już każdy, kto zajrzy do książki, to też z pewnością zatrzyma się na tej stronie. Może nawet sobie zaznaczy, tak jak ja. Ale są jeszcze antagoniści odporności, czyli te takie produkty, które... No niestety, ale niewiele dobrego czynią. Są na pewno produkty, które bardzo szybko podnoszą poziom energii, ale później ten poziom energii bardzo szybko spada i do tej kategorii bym tutaj zaliczył kawę, alkohol, papierosy. Biały cukier. Wysoko przetworzona żywność, taka oczyszczona, rafinowana. Często też ta żywność nawet już teraz nie dodaje się do słodyczy cukru, tylko dodaje się syrop glukozowo-fruktozowy, który produkuje się z genetycznie modyfikowanej kukurydzy i on powoduje jeszcze większy wyrzut cukru do krwi i później energia spada. Jesteśmy najpierw pobudzeni, a później zasypiamy w ciągu dnia i musimy sobie
dać dodatkową porcję kawy albo znowu cukru, żeby znowu się pobudzić. I to jest takie zamknięte koło. W ten sposób wykorzystujemy większość zasobów energetycznych naszego organizmu na dany dzień, bo to jest taka tak jakby bateria, prawda? Możemy ją wykorzystać, ale możemy wykorzystać tą baterię jeszcze pół z następnego dnia i później to się nawarstwia, nawarstwia, nawarstwia i czujemy się coraz gorzej, coraz jeszcze takie zamknięte koło. Ja myślę, że nasz układ odpornościowy kocha wszystko, co bliskie naturze, bliskie, sezonowe, lokalne. Zgodne są z tą zasadą, że im bliżej od krzaka do talerza, tym lepiej. Oczywiście z wyjątkami na przyprawy i inne produkty, które od czasu do czasu mogą się pojawiać w naszej diecie, jak komosa ryżowa na przykład, ale kocha też kontakt z ziemią. To nie znaczy, że mam sobie teraz ziemię na talerz sypać, ale są badania, które pokazują, że ta żywność, która rzeczywiście rośnie w ziemi, jest wybabrana ziemią, potem umyta, czyli ekologiczne warzywa, też oczywiście z gleb, które są nie podsypywane pestycydami, które zabijają wszystkie mikroorganizmy, bardzo dobrze i dobroczynnie wpływają na naszą odporność. Tak jak dzieci, które biegają w lesie, mają kontakt z ziemią, mają kontakt z naturą, mają dużo lepiej funkcjonujący układ odporności. My to widzimy po naszym synku, my się przeprowadziliśmy przed pandemią pod Warszawę. I Jasiek miał to szczęście, że i dziewczyny zresztą też były wtedy z nami często w weekendy albo nawet w tygodniu, że 3/4 dnia spędzali w ogrodzie, na dworze, sadząc, grzebiąc w ziemi i widzimy, jak niesamowicie mocno to wpłynęło na to, że zdecydowanie mniej chorują, więc ten kontakt z matką naturą, Ajurweda też pięknie mówi o tym, synchronizuje nas z rytmem matki natury, synchronizuje nasz zegar biologiczny, reguluje nasze rytmy dobowe, więc to jest też bardzo istotny aspekt odporności. A co Ajurweda mówi o sporcie? Ponieważ ja oglądałam na... Zaczynałaś na S, już myślałam, że zapytasz o co innego. Z przyjemnością na koniec zapytam. Ale właśnie, pojawiał się też ten wątek w książce i zresztą jak oglądałam jedną z twoich relacji na Medytujemy, to ktoś tam właśnie chyba w komentarzu napisał, że sport to jest w ogóle najlepsze, co możemy sobie zaoferować, ale tutaj też trzeba tak ostrożnie podchodzić do tematu. Jeśli chodzi o tą współczesną piramidę zdrowia, to sport jest na samym dole, więc jest bardzo ważne. Tylko że my tutaj w Europie za bardzo zwracamy uwagę na to, żeby ten sport był na 1000%, a może lepiej zrobić coś na 50%. Czyli jak już coś ćwiczymy, to ćwiczymy w taki sposób, że znowu wyczerpujemy większość zasobów energetycznych i często powodujemy, że mamy kontuzję. Także super, ćwiczmy. Ale też dopasujmy do swoich własnych możliwości, do tak zwanej swojej własnej konstytucji, bo każdy jest inny i potrzebuje czegoś innego. I dla niektórych osób może lepiej, żeby to był spacer, a dla innych, nie wiem, jogging albo jakaś sztuka walki, albo intensywna praktyka jogi i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba dopasować coś, co nam służy, coś, co powoduje, że czujemy się lepiej. Tutaj może przykład, bo to jest ciekawe. Przykładem informacja, że nasze współczesne systemy mówią o tym, że jeśli chodzi o sport teraz, to najnowsze badania pokazują, że 5-6 godzin tygodniowo to jest optymalna ilość. Ponadto, czyli już wchodzimy trochę w sport wyczynowy, zaczynają się nie korzyści, tylko ubytki dla naszego zdrowia, bo działamy, tak jak Maciek mówił, wykorzystujemy rezerwę energetyczną, odbywa się to kosztem określonych organów, więc jakby zwiększa się też stres wewnątrzkomórkowy, więc już nie jest to dla nas takie korzystne, ale tutaj pięknie matka natura znowu to wszystko dookreśliła i Ajurweda mówi o tym, że jeśli jesteśmy takim typem, którym jest trochę Maciek i ja też trochę jestem, czyli z jednej strony ognistym, takim powietrznym, że mnóstwo pomysłów, ale szczupłym, mającym problemy z nabieraniem wagi, czyli mamy dużo tego żywiołu, Ajurweda powiedziałaby, powietrza i przestrzeni, to można sobie od razu wykoncepować, że bieganie, czyli jogging w dużych ilościach może nie będzie dla nas aż taki fantastyczny i te osoby wówczas również mają problemy ze stawami, więc warto, jeśli kochamy biegać, okej, biegajmy, zrównoważmy się w inny sposób, czyli sięgajmy częściej po olej, zrównoważmy to dietą, czyli jeśli już robimy coś, co w naszej naturze może dla naszej równowagi nam nie służy, to równoważmy to w inny sposób. No i też tutaj warto wspomnieć, że niestety najczęściej ciągnie nas do tego, co nam nie służy.
Ja bym tutaj jeszcze chciał chyba wspomnieć o oddechu. Oddech jest tak niesamowity. Znowu ubiegłem twoje pytanie. Ty czytasz, ty się spotkaliście. Nie, nie bez powodu się tutaj spotkaliśmy. Dobrze, to w takim razie ja już nic więcej nie mówię, a ty zapytaj. Powiedz o tym oddechu, dlatego że to jest szalenie ważne. To w jaki sposób oddychamy i jak dużą wagę jednak. Już były przeprowadzone badania. Okazuje się, że 70% toksyn jest usuwanych za pomocą oddechu z naszego organizmu. Zresztą możemy zaobserwować, jak zjemy czosnek, to następnego dnia ten czosnek jest, wydziela się. Pięknie, prawda? Pachnie. Pięknie pachnie, tak. No, najpiękniej, jeśli kilka osób zjadło razem. Jeśli zjemy razem, to super, tak? Ale jeśli ktoś się wyłamie, to już trochę gorzej. Oddech jest związany również z emocjami, bo jeśli jesteśmy zdenerwowani, zestresowani, to już o tym też mówiłem, że szybko, prawda? Szybko i płytko. Kochani, jeśli jesteśmy spokojni, tacy w błogości, to jak oddychamy? Tak ładnie i regularnie. Tak głęboko, prawda? Także oddech jest związany z naszymi takimi rytmami emocjonalnymi i warto tutaj zastosować tą metodę do tego, żeby właśnie oczyszczać się z tych niskoenergetycznych emocji za pomocą głębokiego oddechu. To jest tak proste. Wystarczy przenieść uwagę na oddech i zamknąć oczy i głęboko przez nos. I to już powoduje, że się dotleniamy bardziej, że oczyszczamy organizm z tych niskoenergetycznych emocji i podnosimy poziom energii. Maciek zawsze na jodze, na warsztatach naszych, robi ćwiczenia, które mają na celu uruchomić ten oddech przeponowy. W ogóle Ajurweda mówi o tym, że oddychamy trzema, znaczy nie tylko Ajurweda, ale że najlepiej jest oddychać trzema torami płucnymi, czyli jest ten obszar przepony, ja go teraz nie zademonstruję, jest to obszar klatki piersiowej, nie, tak, tutaj przepona teraz musi być raczej wyłączona i są szczyty płuc. I teraz zobaczcie, co my bardzo często, jak oddychają dzidziusie małe, brzuszkiem całym. I potem im dalej w las, im dalej w las, im dalej w las, tym więcej tego wyparcia, więcej tego wyparcia, więcej wypartych emocji, które są tutaj właśnie najbardziej związane z obszarem jelit, które nazywane są naszym drugim mózgiem i działają z mózgiem na zasadzie akcja-reakcja, tym bardziej my wyłączamy sobie ten oddech przeponowy. Dlaczego? Bo tutaj jest taka ilość wypartych emocji, pięknie o tym również pisze Loewen, że w ogóle nie chcemy się kontaktować z tym obszarem. I do czego to prowadzi? Że stopniowo ograniczamy powierzchnię czynną naszych płuc i również badania pokazują, że przeciętny człowiek współczesny wykorzystuje 30-40% powierzchni czynnej swoich płuc. Czyli już teraz łatwo sobie zrobić kalkulację, że 60-70% tej gigantycznej ścieków, bo tutaj najwięcej toksyn jest wydychanych, stoi odłogiem, może to stopniowo doprowadzać do delikatnego niedotlenienia, a konsekwencje i ubytków energetycznych tego są takie, że stajemy się bardziej podatni na niepokój, na stres, na depresję i właśnie na spadki odporności. Więc praca na poziomie oddechu, praca na poziomie emocji, bo oddech pomaga odblokowywać te emocje. Zresztą to już wiecie, w tej chwili nie tylko Ajurweda, jest mnóstwo coachów, psychologów, którzy korzystają z technik oddechowych. Niesamowicie właśnie pomaga nam zarządzać emocjami i też usprawniać działanie płuc i aktywować te trzy tory płucne. Plus nie trzeba mówić, że teraz w epoce COVID-u techniki oddechowe działają niesamowicie ochronnie na płuca i pomagają nam tutaj rzeczywiście wzmacniać nasz układ oddechowy. Na szczęście w książce znajduje się takie krótkie wprowadzenie do tego, jak w te techniki oddechowe wejść, to po pierwsze, i kiedy w ciągu dnia najlepiej po nie sięgać również. Polecamy techniki oddechowe, które są proste. Nie jesteśmy zwolennikami technik oddechowych, które są skomplikowane, które wymagają tego, żebyśmy się nauczyli od kogoś, kto możemy sobie po prostu wykonać takimi skomplikowanymi ćwiczeniami oddechowymi. Najlepiej wykonywać podstawowe, proste, takie jak na przykład oddychanie naprzemienne, które jest banalnie proste, albo właśnie przenoszenie uwagi na oddech. To jest coś, co jest bezpieczne i nie jesteśmy w stanie sobie zrobić krzywdy, a są to niesamowicie mocne narzędzia, które mogą pomóc właśnie oczyścić i wzmocnić nasz cały organizm. To tak jak wczoraj Karola pokazywała ładnie na Instagramie. Tak, prawda? Pokazywałam wczoraj ładnie na Instagramie techniki oddechowe. A tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Z oddechem jest też taka tajemnica, ale nie tylko z oddechem. W sumie
rzeczami, które robimy w naszym życiu, ale między innymi z technikami oddechowymi i to wspomniany Przemek Wardeń na moich pierwszych warsztatach powiedział, ja wracam do tego też często na swoich warsztatach, ja byłam u niego lata temu, że te techniki działają pod jednym warunkiem, że się je robi. Regularnie. Jak się ich nie robi regularnie, to nie działają. I tak jest dokładnie, myślę, że z odpornością. Jak się robi, czyli jak się wprowadza w życie, jak się zmienia styl życia powoli, jak się powoli tam zbliża trochę do tych godzin zasypiania i wstawania, które może teraz brzmią jak science fiction, ale za kilka lat już będą powieścią popularną. Jak się spotkamy za kilka lat, to wszyscy będziemy tak wstawać. I kłaść się spać. Jak to wszystko robimy regularnie i pracujemy nad tym, żeby wykształcić taki nawyk, i korzystamy też z tych wszystkich pięknych rytuałów Ajurweda, to wszystko razem połączone rzeczywiście daje efekt. Jeszcze tylko powielę to moje pytanie. Kiedy, jeżeli chodzi o te praktyki oddechowe, to jest istotne? Zależy, jakie ćwiczenie oddechowe. Na przykład to twoje oddychanie naprzemienne. Oddychanie naprzemienne jest świetne. Ja na przykład czasami korzystam, kiedy jest w nocy się budzę i mam bardzo dużo pomysłów, bo jestem osobą kreatywną i wtedy przychodzi mi 1500 różnych rzeczy do głowy, które chciałbym zrealizować, ale moja żona śpi, prawda, i jak wstanę na paluszkach, to zaraz ją obudzę, a najchętniej bym poszedł, już zaczął, wiesz, tam działać, robić, więc tylko w głowie tam przetwarzam, ale jak przetwarzam w głowie, to nie mogę spać, więc siadam i zaczynam robić oddychanie naprzemienne. I tak się budzę, więc... Po paru cyklach mi przechodzi i kładę się spać i zasypiam, rzeczywiście działa. Więc dobrze jest robić takie techniki oddechowe, które jeśli chcemy iść spać, to się rozluźniamy, a jeśli chcemy się pobudzić, to się pobudzamy, na przykład tak zwana coffee yoga, tak nazywa się, bardzo prosta technika oddechowa, która podnosi troszkę nasze ciśnienie krwi i powoduje poprawę cyrkulacji, lepsze dotlenienie mózgu. Takich technik oddechowych jest sporo, jest też kapalapati, które właśnie pracuje się przeponą i tutaj też duża ilość dotlenionej krwi trafia do mózgu, odżywia szare komórki i powoduje, że mamy dużo więcej energii, jesteśmy dużo lepiej skoncentrowani do tego, żeby później działać w pracy. Więc to wszystko, ta cała wiedza, ona się przekłada na nasze życie. To nie jest jakaś oderwana, dziwna, ajurwedyjska, szamańsko-ajurwedyjska specjalizacja, tylko coś, co rzeczywiście nam może pomóc tu i teraz. A jeśli chodzi o oddech, to myślę, że tak jak mówisz, wieczorem można robić nadishodhana, rano bastrika, natomiast fajnie sobie też, żeby pomóc nam wykształcić nawyk, fajnie jest wybrać sobie taką dnia. I Ajurveda mówi, że tym fantastycznym momentem jest ten moment, kiedy wstajemy raczej wcześniej, czyli tam ta szósta, siódma, bierzemy prysznic, robimy te wszystkie poranne ablucje jamy ustnej, oczywiście jeśli mamy ochotę, i potem jest ten moment na chwilę oddechu, medytacji przed śniadaniem, żeby oczyścić z tego wszystkiego, co się wydarzyło w nocy, gdzie tam się dużo rzeczy uwolniło, i z czystą głową zasiąść do śniadania i rozpocząć dzień. I można sobie zrobić taką praktykę przez kilka dni i zaobserwować, jak się czujemy, jak to wpływa na poziom naszej energii życiowej, jak reagujemy na stres, jak reagujemy na kłótnie albo na jakieś wyzwania dnia codziennego. I jak poczujemy się lepiej, to będzie dla nas najlepsza motywacja. Ważna rzecz, która cały czas też mi gdzieś tam w głowie, w myślach mam ją, to nie jest tak, że nagle to wszystko trzeba wprowadzić w życie, prawda? Tylko ty cały czas powtarzasz, spróbujmy, przekonajmy się. Ja właśnie się. Nie wiem, cały czas chyba czytam ci w myślach, bo też o tym myślałem, żeby zaczynam się czuć lekko zaniepokojona. Nie, my się już po prostu z Maćkiem znamy dość długo. Bo tutaj może rzeczywiście pojawić się Matko Boska, jak to wszystko zrobić? Przecież to jest w ogóle niemożliwe. Można zacząć nawet od jednej rzeczy i sprawdzić, czy to działa. Na zasadzie doświadczenia takiego jak chemicznego albo jakiegoś fizycznego. Sprawdzamy, na przykład zaczynamy jeść, gotować częściej jedzenie, które jest świeże, bo to też jest jedna z podstawowych zasad Ajurwedy. Gotujemy jedzenie świeże, bo takie jedzenie zawiera dużo energii życiowej i wtedy poziom energii życiowej u nas się podnosi i czujemy się lepiej, więc możemy przez tydzień zrobić doświadczenie i gotować świeże jedzenie. Czyli nie zupę trzydniową tam, którą babcia ugotowała i później nam dała w słoiku, tylko ugotujmy tak, jak się robi to, nie wiem, w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, ugotujmy świeże jedzenie i zobaczmy, czy mamy więcej później energii, czy się lepiej czujemy. Jeśli tak, jeśli będziemy mieli więcej
możliwości wykorzystania tej energii, prawda, dzięki temu, no to może wprowadzimy też później następne rzeczy, czyli oddech, medytację. Ale słoików babci nie wyrzucajmy, to wiecie, to nie, słoiki nie, że od razu możemy wykorzystać i zrobić dżemy albo... Albo możemy komuś na przykład dać te słoiki w prezencie, a jeśli stwierdzimy, że jednak wolimy codziennie gotować, od czasu do czasu zjeść taką na drugi dzień, jak nam zostaje, bo to też w... Nie, nie to, żebym miał coś, bo babcie świetnie gotują i to jest kuchnia wypełniona miłością, więc to też podnosi poziom energii. To jest piękne w Ajurwedzie, że ona zawsze mówi mniej i więcej, czyli mniej tych rzeczy, które nam nie służą, więcej, które nam służą, ale jest przestrzeń na to i na to i to jest ta równowaga. To jest to, kiedy nie jesteśmy niewolnikami zdrowego stylu życia, kiedy nie jesteśmy niewolnikami Ajurwedy i zdrowego odżywiania, tylko ten system wykorzystujemy w taki sposób, żeby żyło nam się zdrowiej i szczęśliwiej. A jak nie chcemy gotować świeżego jedzenia, to zawsze możemy zacząć od najprostszych. Mówię o tym, że można przynajmniej tą szklankę ciepłej wody z cytryną przygotować sobie o poranku, żeby bardziej nawodnić nasz cały system i spowodować, żeby on sobie poradził z tym wszystkim, co się w nocy stało i żebyśmy mogli później, żebyśmy nie zaczynali dnia od kawy albo herbaty. Na przykład, to jest takie, to jest, słuchajcie, taka mała rzecz, a cieszy. Ja moich rodziców przekonwertowałam, jak przyjeżdżali do nas, to było 7 rano kawa. Ja mówię, Jezu, nie, no błagam, no nie, kawa o 7, może woda z cytryną, nie kawa. I teraz jak przyjeżdżałem, to mój tata mówi, wody z cytryną? Ja mówię, no, to jest... I to jest mała rzecz, ale, ale dużo... Zagadaliśmy się chyba. Tak, bo już tam Dorotka nam macha, że powoli musimy kończyć. To ja tylko jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, bo to nie jest tak, że w tej książce nie ma przepisów. Przepisy. I zrobiliście znowu ten sam zabieg, czyli podzieliliście to na jesień, zima, wiosna, lato. Tak, bo to też jest Ajurweda, czyli zmieniają się pory roku, zmienia się nasze zapotrzebowanie energetyczne, zmieniają się produkty, które rosną, składniki, które rosną na drzewach, więc zmienia się też nasza dieta, zmienia się to, jak przyprawiamy. No więc my zawsze menu dostosowujemy i myślę, że każdy, kto trochę już tą Ajurwedą żyje i zdrowo żyje, to też zmienia się jego zapotrzebowanie energetyczne i czuje, że na przykład jesienią i zimą nagle kasza gryczana, a latem może jak jest 40 stopni, to nie do końca, bo jest mocno rozgrzewającym pokarmem, więc tak, dieta jest dostosowana do pory roku. Czy jest jeszcze jakieś pytanie ważne, które tutaj z publiczności może się pojawić, czy wszelkie pytania już będziemy zadawać naszym autorom za moment? Życzę wszystkim, którzy tutaj przybyli, także tym, którzy oglądają nas online, żeby wasza książka była tak pognieciona jak moja. Oczywiście książki są tutaj w Big Booku. Ja też zachęcam do tego, że jeżeli macie ochotę porozmawiać z Karoliną i Maćkiem, to bardzo proszę. Dziękuję i do następnego. Dziękuję, do następnego. Dziękujemy bardzo.